Prawo i Sprawiedliwość przegrało z Platformą Obywatelską pozew w trybie wyborczym. Chodzi o spot, w którym partia rządząca mówiła o 15-procentowym bezrobociu w czasach Donalda Tuska. Sąd zakazał rozpowszechniania informacji, ale nie widział potrzeby publikowania dodatkowego sprostowania. Bezrobocie w czasach Platformy sięgnęło 14,4%, a w niektórych regionach Polski nawet kilkudziesięciu. To pierwszy spór na drodze sądowej w tej kampanii wyborczej i pierwsze postanowienie w trybie wyborczym skierowane do Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Zakazać uczestnikowi postępowania Krzysztofowi Sobolewskiemu, pełnomocnikowi wyborczemu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby za rządów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło 15%. Orzekł sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Jacek Tyszka. Koalicja Obywatelska pozwała partię rządzącą w związku z tym spotem. A konkretnie tym fragmentem. Pamiętam, straciłem pracę, bo bezrobocie było 15-procentowe. Sąd ocenił, że nie można tej informacji uznać za prawdziwą i że tutaj nie chodzi o jakieś paragrafiarstwo czy aptekarską dokładność, tylko po prostu o rzetelność. A więc bądźmy precyzyjni, bezrobocie za rządów PO-PSL wynosiło nie 15%, a 14,4%. Różnica niewielka, ale dla sądu znacząca. Ten wniosek odniósł, że tak powiem, oczekiwany cel, no bo Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość sprostowało nieprawdziwą informację i uwzględnił nasz wniosek o to, żeby tego rodzaju informacja nie była rozpowszechniana. Oświadczyła pełnomocnik Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Do sprawy natychmiastowo odniósł się w mediach społecznościowych także szef Platformy Donald Tusk. Symboliczne. Zaczęli kampanię od kłamstwa, a następnie przegrali przed sądem. Kłamać będą do samego końca, a potem stanął przed sądem. Prawda jest jednak taka, że choć sąd orzekł na korzyść opozycji, to w praktyce orzeczenie niewiele zmienia. Od dzisiaj można mówić, zamiast tego, że od dzisiaj można mówić, że bezrobocie za czasów Donalda Tuska nie sięgało 15%, tylko 14,4%. Komentuje poseł do Parlamentu Europejskiego i członek sztabu wyborczego PiS Patryk Jaki. Do wyroku sądu odniósł się także rzecznik rządu Piotr Miller. Ponad 200 powiatach w Polsce za czasów Donalda Tuska bezrobocie faktycznie przekraczało 15%. I tego się nie da ukryć. Były i takie powiaty, w których bezrobocie za rządów koalicji PO-PSL sięgało 30%. Wówczas nie było godzinowej płacy minimalnej. Niektórzy Polacy pracowali nawet i za 4 zł za godzinę. Z powodu bezrobocia i niskich zarobków kilka milionów Polaków wyemigrowało na zachód, przypomina dr Leszek Pietrzak. Donald Tusk nawet mówił, że jest to zdobywanie cennych doświadczeń na rynku pracy, jeśli obywatele opuszczają kraj i wyjeżdżają za granicę. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało zażalenie od wydanego wyroku. Sąd ma dobę na rozpatrzenie wniosku. Od postanowienia sądu drugiej instancji nie ma odwołania.